Niemieckie elity apelują do Scholza, by zaprzestał dostaw broni do Ukrainy. Niemieckie elity wzywają Scholza do zaprzestania dostaw broni Ukrainie. W liście otwartym, który opisał dziennik Berliner Zeitung, 18 osób z kręgów niemieckiej polityki, mediów, kultury, nauki i prawa wzywa kanclerza Olafa Scholza do wstrzymania dostaw broni na Ukrainę. Przekonują, że Ukraina powinna zaprzestać oporu militarnego. Autorzy ostrzegają kanclerza, że pomoc militarna dla Ukrainy grozi niekontrolowaną eskalacją wojny z nieprzewidywalnymi konsekwencjami dla całego świata. Jak dowiaduje się Berliner Zeitung, sygnatariusze listu chcą go rozesłać także do członków Bundestagu, którzy najprawdopodobniej mają zająć się tematem dostaw broni dla Ukrainy w nadchodzącym tygodniu. Autorzy listu, którzy przedstawiają się jako osoby o różnym pochodzeniu, postawach politycznych i stanowiskach wobec polityki NATO, Rosji i rządu federalnego, wzywają kanclerza do wstrzymania dostaw broni dla wojsk ukraińskich oraz zachęcenia władz w Kijowie do zakończenia oporu militarnego. Ich zdaniem, Ukrainy powinny zachęcić do tego obietnice negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Jak podkreślają, rozpętana obecnie wojna gospodarcza, czyli nałożone na Rosję sankcje, zagraża zaopatrzeniu w Rosji i w wielu biednych krajach na całym świecie. Krytykują także fakt, że państwa NATO, w tym Niemcy, stały się stronami tej wojny, dostarczając Ukrainie broń. Autorzy listu przestrzegają także przed możliwą eskalacją konfliktu i przerodzenia się go w wojnę nuklearną. Pod listem podpisali się m.in. Daniela Dachn, pisarka, dziennikarka i eseista, Konstantin Wecker, piosenkarz i autor piosenek. Absurdalne tezy w liście: jeśli odpowiedzialni ludzie nie powstrzymają rozwoju tego konfliktu, będzie się on rozszerzać, co zakończy się kolejną wielką wojną. Tylko tym razem z wykorzystaniem broni nuklearnej, z rozległymi zniszczeniami i końcem ludzkiej cywilizacji. Dlatego unikanie coraz większej liczby ofiar, zniszczeń i dalszej groźnej eskalacji powinno mieć absolutny priorytet, piszą autorzy. Przekonują, że dalsze dostawy uzbrojenia dla Ukrainy i militarne wsparcie ze strony NATO przedłużyłoby tylko wojnę i oddaliłoby możliwość rozwiązania dyplomatycznego. Ich zdaniem dalsza walka Ukrainy i przedłużający się opór militarny spowoduje, że będzie więcej zniszczonych miast i wsi oraz więcej ofiar wśród ludności ukraińskiej. Przekonują, że mimo doniesienia o sukcesach armii ukraińskiej, jej sytuacja jest znacznie gorsza od rosyjskiej i ma ona niewielkie szanse na wygranie tej wojny. Negocjacje w sprawie szybkiego wycofania wojsk rosyjskich i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy powinny być wspierane propozycjami państw NATO, dotyczącymi uzasadnionych interesów bezpieczeństwa Rosji i państw sąsiednich, dodają autorzy. Dominującą logikę wojny trzeba zastąpić odważną logiką pokoju i stworzyć nową europejską i światową architekturę pokoju, włączając w to Rosję i Chiny. Nasz kraj nie może stać na uboczu, ale musi odgrywać w tym aktywną rolę, radzą na zakończenie sygnatariusze listu kanclerzowi Niemiec. 24 lutego Rosja dokonała niesprowokowanej agresji na Ukrainę. W podkijowskich miejscowościach rosyjscy żołnierze dokonywali zbrodni wojennych, maltretując, gwałcąc i zabijając bezbronnych cywilów, w tym kobiety i dzieci. Na wschodzie Ukrainy toczą się ciężkie walki. Ponad 400-tysięczny Mariupol został praktycznie całkowicie zniszczony. Tezy i określenia zawarte w liście niemieckich elit stoją w sprzeczności z retoryką Zachodu.